Dziś historia Marii Marynowskiej, kobiety nietuzinkowej, która za swoją postawę doświadczyła licznych prześladowań ze strony władz komunistycznych w powojennej rzeczywistości PRL. Kim była Maria Marynowska? Przyszła na świat w rodzinie Kozioł-Poklewskich. Urodziła się 10 października 1889 roku w Talicy w Rosji. Majątek rodzinny w wyniku rewolucji bolszewickiej został upaństwowiony. Syberię opuściła w 1919 roku przez Chiny i Japonię. Udała się do Anglii. Pod koniec roku 21 przyjechała do Polski. W styczniu 22 roku ponownie wyszła za mąż i zamieszkała wraz z mężem Wacławem Marynowskim w jego majątku w Więckowicach. Niestety majątek podupadł i na przełomie lat 1928-29 małżonkowie przeprowadzili się do Warszawy, gdzie Maria podjęła pracę jako tłumacz w poselstwie perskim, a następnie w ambasadzie amerykańskiej. Podczas II wojny światowej mieszkała w Warszawie, utrzymując się z prywatnych lekcji języka angielskiego. Działała też w ruchu oporu, udzielając schronienia osobom poszukiwanym przez okupanta. Po zakończeniu wojny pracowała w zarządzie głównym PCK, a od 1 października 1945 roku w Wydziale Prasowym Ambasady Wielkiej Brytanii. W 1946 roku otrzymała paszport i w sierpniu wyjechała na miesiąc do Wielkiej Brytanii w odwiedziny do brata Alfonsa Kozioł-Poklewskiego, który poprzez swoją żonę Zoję był związany z rodziną królewską. Warto tu nadmienić, że Zoja Kozioł-Poklewska była przyjaciółką z okresu studiów, damą honorową i wychowawczynią dzieci Mariny, księżnej Kentu. Do Polski Maria Marynowska powróciła we wrześniu 1946 roku i już 29 stycznia roku 1947 została aresztowana i osadzona w więzieniu śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Mokotowie. Zarzucono jej udział w nielegalnym związku Komitet Porozumiewawczy Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej. Podczas aresztowania zarekwirowano jej rzeczy osobiste, wśród których był medalik z Matką Boską Częstochowską. Wśród pozostałych zarekwirowanych rzeczy znalazły się również zdjęcia z wizyty w Wielkiej Brytanii. Na zdjęciach widzimy Marię z bratem i jego synami, Aleksandrem i Wincentym. Wśród zdjęć zarekwirowanych Marii odnajdujemy również fotografie przedstawiające młodszego brata ówczesnego króla Wielkiej Brytanii, Jerzego, księcia Kentu, wraz z małżonką księżną Mariną, którzy podczas pierwszej wizyty członków brytyjskiej rodziny królewskiej w Polsce w 1937 roku zatrzymali się w domu Alfonsa Aleksandra Kozioł-Poklewskiego w Katowicach. Ponadto na zarekwirowanych zdjęciach widzimy brata i bratową Marii Marynowskiej oraz ich synów w towarzystwie księżnej Kentu Mariny. Winstona Churchilla, premiera Wielkiej Brytanii z księżną Kentu Mariną, premiera rządu RP na uchodźstwie wraz z małżonką w towarzystwie księżnej Kentu. Maria Marynowska zeznawała jako druga w rozpoczętym 3 grudnia 1947 roku pokazowym procesie członków trzeciego zarządu głównego WiN. Została uznana przez sąd winną chęci zmienienia przemocą demokratycznego ustroju państwa. Została skazana 27 grudnia 1947 roku na karę łączną 12 lat więzienia. Maria Marynowska została zwolniona z więzienia na mocy postanowienia o zastosowaniu amnestii z 8 maja 1956 roku. W chwili opuszczenia więzienia była już w bardzo złym stanie zdrowia. Zmarła 12 lipca 1956 roku i pochowana została na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Pamiątki i dokumenty dotyczące Marii Marynowskiej prezentowane były po raz pierwszy wiosną bieżącego roku w Izbie Pamięci IPN przy ulicy Strzeleckiej 8 w ramach wystawienniczo-edukacyjnego projektu Archiwum IPN pod tytułem Historia w artefaktach zapisana.